Nie każdą zupę jesteśmy w stanie przyrządzić bez pomocy gotowych produktów. Prawdziwie domowa, najsmaczniejsza i zdrowa zupa powstanie jednak tylko wtedy, gdy poświęcimy na jej przygotowanie odrobinę więcej czasu i serca. Żurek na własnoręcznie przyrządzonym zakwasie będzie tego najlepszym dowodem. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Piwniczki Chomika pokażemy Państwu, jak przygotować zakwas na prawdziwy domowy żurek. Potrzebujemy 2 szklanek mąki żytniej razowej oraz 3 szklanek ciepłej przygotowanej wody i opcjonalnie 1 kromki chleba razowego na prawdziwym zakwasie. Musimy sobie przygotować jakieś naczynie, najlepiej szklany słój lub naczynie ceramiczne. Wcześniej należy je dobrze umyć i wyparzyć. Wsypujemy do niego mąkę razową. Mąkę zalewamy ciepłą, przygotowaną wodą i całość delikatnie mieszamy. Do naczynia możemy wrzucić jeszcze kromkę razowego chleba, pod warunkiem, że będzie to chleb na prawdziwym zakwasie. To przyspieszy przygotowanie zakwasu na żurek. Na koniec naczynie przykrywamy pokrywą lub gazą. Ważne, aby nie było ono szczelnie przykryte. I odstawiamy na 3 dni w ciepłe miejsce. Temperatura pokojowa będzie optymalna. Nasz zakwas mieszaliśmy codziennie drewnianą łyżką i z racji, że lubimy kwaśniejszy żurek, pozwoliliśmy postać mu jeszcze dodatkowe 3 dni. Dzisiaj musimy przecedzić nasz zakwas. Ja wybrałam sobie sito, które nie ma zbyt gęstych dziurek, po to, aby mąka, która przez nie przejdzie, zagęściła nam dodatkowo żurek. Gotowy zakwas przelewamy do czystych butelek lub słoików. Ja wybrałam butelki o pojemności 190 ml, zamykane na zapięcie mechaniczne i posiadające poręczny uchwyt. Szczelnie zamknięty zakwas możemy przechowywać do 2 tygodni w lodówce. Nasz przepis na zakwas jest bardzo uniwersalny, ponieważ nie przewiduje dodatku przypraw i ziół. My czosnek, pieprz, zioła i inne przyprawy dodamy dopiero na etapie przyrządzania żurku. Po artykuły dla miłośników domowej kuchni i nie tylko zapraszamy Państwa do naszej hurtowni w Gdowie i na stronę sklep.chomik.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.